Ogród na oknie. Powiem Wam o warzywach, które możemy uprawiać w domu, na parapecie, w okresie zimowym. Dziś moda na zdrowe odżywianie aktywnie nabiera rozpędu na całym świecie. Ludzie chętnie uprawiają ekologiczne jagody, warzywa i zioła bezpośrednio na swoim domowym parapecie. I uwierzcie mi, nie ma w tym nic trudnego. Zielony parapet zimą jest ekscytujący, piękny i zdrowy. Co będzie nam potrzebne? Po pierwsze, świeże, wysokiej jakości nasiona ziół i roślin. Namoczymy je w stymulatorze wzrostu, dzięki temu kiełki szybciej się pojawią. Będzie również potrzebna dobrej jakości gleba, oczywiście najlepiej, gdy jest ona wyspecjalizowana dla każdego rodzaju roślin. Przydadzą się też ceramiczne doniczki lub plastikowe pojemniki z otworami drenażowymi i tacami ociekowymi. Niezbędnym też będzie perlit, wermikulit, glina lub kamyki. To wszystko do drenażu. Piasek rzeczny w celu poprawy składu i oddychalności gleby, ale jest to tylko opcja. Nawozy organiczne i mineralne. Co można uprawiać zimą? Niskie krzewy pomidorów i papryki bardzo ładnie prezentują się w zimowym parapecie. Są to odmiany mieszańcowe, oznaczone w katalogu oznaczeniem F1, które są bardzo łatwe w pielęgnacji. Same zachowują zwartą formę. Średnica korony wynosi od 30 do 60 cm. Szczególną uwagę należy zwrócić na jadalnię dekoracyjną paprykę. Takie owoce dojrzewają w różnym czasie. Możemy więc jednocześnie zobaczyć zarówno białe kwiaty, jak i czerwoną, żółtą lub zieloną paprykę na krzaczku. Ogórki na parapecie w zimę. Myślicie, że to żart? Zupełnie nie. Również cukinia, bakłażan czy fasola. I oczywiście wszelkiego rodzaju pikantne warzywa lub zioła, takie jak bazylia, kolendra, pietruszka, estragon, tak, cokolwiek chcemy. I mikrogreeny, które zawierają kilka razy więcej przydatnych witamin i minerałów niż takie same korzeniowe. A co najważniejsze, każdy może zimą uprawiać zieleninę na parapecie, nawet dziecko. Cóż, teraz spojrzymy na cechy uprawy każdej z wymienionych upraw. W dalszych częściach opowiem Wam dokładnie i w szczegółach o tym wszystkim, co streściłam powyżej. Papryka. Z równym powodzeniem możemy uprawiać zarówno słodką, jak i ostrą paprykę na parapecie. Jedyna różnica polega na tym, że dla słodkiej potrzebny będzie większy pojemnik. W przypadku papryki lepiej wybrać stronę południową, ponieważ uwielbia ona słońce, wilgoć i ciepło. W razie potrzeby zorganizujmy sztuczne oświetlenie. Musimy nawozić ją regularnie poprzez cały okres owocowania. Pierwsze papryczki możemy zrywać po około 5 miesiącach, a ostrej po 2,5 do 3 miesięcy. Rada: nie kładźmy słodkiej i ostrej papryki na tym samym parapecie, ponieważ mogą się krzyżować i zmienić swój smak.